Poproszę o zabranie głosu pani dyrektor Urszulę Tomczyńską. Drodzy uczniowie, pierwszoklasiści od 1 września tworzycie z nami wraz z całą szkołą i społecznością naszej szkoły wspaniałą drużynę. Myślę, że dzisiejszy wasz występ pokazał, że jesteście już gotowi na to, żeby ślubować i być uczniami naszej szkoły. Wiecie już, że obok praw macie także obowiązki, do których powinniście się bardzo rzetelnie przykładać i wspaniale je wypełniać. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim solidna i pilna nauka. O tym myślę, że od dziś będziecie pamiętali, a cała szkoła wie na pewno, że tak jest. Od tych pierwszych waszych lat nauki zależy wasze powodzenie i cała wasza kariera szkolna. Do niej będą was wdrażali wasi nauczyciele, tutaj wasza pani, ale również i inni nauczyciele, którzy będą mieli z wami zajęcia. Ale pomocną dłoń wyciągną do was również wspaniali wasi rodzice, którzy dzisiaj tak licznie do nas przybyli. Również koledzy i koleżanki okażą wam taką pomocną dłoń, jeśli będziecie tego potrzebowali. Uśmiechajcie się więc, bo w naszej szkole rzeczywiście, jak powiedzieliście, jest bardzo fajnie. Myślę, że nie napotkacie żadnych trudności. Życzę wam przede wszystkim wspaniałych później ocen na świadectwie, na razie takich opisanych przez panią, a od klasy czwartej wspaniałych piątek i szóstek oraz wzorowego zachowania. Mam nadzieję i myślę, że pani przyłączy się dzisiaj do mnie, pani wójt również, że zdaliście dziś pierwszy swój wspaniały egzamin. Zgadzacie się ze mną? Tak! No to wielkimi brawami jeszcze raz. Proszę wszystkich o powstanie. Całość baczność. Sztandar Szkoły Podstawowej imienia 70. Do ślubowania. Ślubuję być dobrym Polakiem. Ślubuję być dobrym Polakiem. Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać ojczyznę. Będę uczyć się w szkole, jak kochać ojczyznę. Jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę się starać być dobrym uczniem. Będę się starać być dobrym uczniem. Z tym zachowaniem i nauką. Z tym zachowaniem i nauką. Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu. Poczet sztandarowy stąd. Proszę panią dyrektor o pasowanie uczniów klasy pierwszej, a panią wójt o wręczenie aktów pasowania na ucznia.
Olivia. Moje gratulacje z naszym uczniom. Ty pasujesz, że uczniom. Nie przedszkolak, tak? Nie przedszkolak. Wiktoria też, gratulacje, proszę. Pasujecie na uczniom naszej szkoły. Jagoda, moje gratulacje, kochanie. Uczniem, nie przedszkolakiem. Gratulacje. Popatrz na mnie. Gratulacje. Pasuje działanie na szkole. Moje słoneczko Weroniczka. Uśmiechnij się do mnie troszkę jak zawsze. Proszę kochanie, bo już teraz nie przedszkolak, tylko jesteś uczennica, tak? Ślicznie. Na uczniom naszej szkoły. Rafał, gratulacje. I ty mój dziewczyn, bo teraz ty jesteś tu pierwszy, jako pierwszy dostaniesz mężczyzna. Tak? Gratulacje. Pasuje ci na uczniom. Damianek, moje gratulacje, słoneczko, i uśmiechaj się. Gratulacje, pasuje ci na ucznia naszej szkoły. Michał, moje gratulacje, proszę uprzejmie, jesteś teraz już uczniem, tak? Wystraszeni? Wystraszeni? Nie. Michał, już jest po. Wiktor, gratulacje, Wiktor, najpierw proszę uprzejmie. Kaszek, gratulacje. Cieszę się, że przyszłaś do podatku do szkoły. Bardzo mi jest przyjemnie, proszę. Daniel, na razie będziesz grzeczny? No jak zawsze mój sąsiad, co? O, to jest już tak. Mateuszek, najpierw gratulacje. Teraz proszę akt pasowania na ucznia. Pasujecie na ucznia. Dominik, cieszę się, że przeprowadziłeś się do naszej gminy i uczęszczasz do naszej szkoły, w Pawełnicy. Proszę, akt nadania. Mówi, że to jest fajniej. Fajniej, prawda? Krystian, gratulacje. Proszę, teraz już jesteś uczniem. Nie przed szkołą. No, Martuś teraz. Czeka jeszcze. Halo, halo, a czemu nie ma jeszcze jednego? Dobrze. Gratulacje. Grzeczny masz być. Uśmiechać się do pani zawsze. Uśmiecha się, że się. Dominik, moje gratulacje, proszę uprzejmie. I Patryk. Gratulacje. Czy będziesz na naszej szkole? Nie. Moje gratulacje, Patryk. Uśmiecha się więcej do nas, dobrze? Postara się, tak? Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Jesteście już pasowani na uczniów klasy pierwszej. Poproszę teraz o zabranie głosu panią burmistrz gminy Konopnica, Mariolę Herbes. Oczywiście, jak zawsze, jest mi bardzo przyjemnie uczestniczyć w uroczystościach, a zwłaszcza tak pięknych, gdzie już nie mam przedszkolaków, tylko pasowanie na ucznia. Wyglądacie przepięknie. Uśmiechać się. Życzę wam, żebyście mieli zawsze sukcesy. Do pani Beatki macie się zwracać, jeżeli jest jakiś problem. Ona rozwiązuje z wami, tak samo pani dyrektor. Od tego jesteśmy tutaj w szkole, także nie bać się przyjść, powiedzieć coś, co wam nie odpowiada, nie pasuje, ale macie się zawsze uśmiechać. Chętnie was zawsze odwiedzam w klasie. Jak tylko będę mogła, to oczywiście przyjdę zobaczyć, jakie prace piękne wykonujecie, jak pięknie wiersze już mówicie. No i ta tabliczka mnożenia, która tutaj była, mam nadzieję, że będzie pozytywnie, to będzie na pewno z czasem. Oczywiście bardzo dziękuję rodzicom, że też tutaj uczestniczą i zapraszam do uczestniczenia razem z panią wychowawczynią, z panią dyrektor w życiu szkoły. Jest to bardzo ważne, ponieważ wiemy wtedy, co się z naszymi dzieciaczkami dzieje. Ja jak tylko naprawdę mogę uczestniczyć tu i jeżeli tylko macie pytania do pani dyrektor, jeżeli nie, zapraszam, wspólnie rozwiązujemy wszystko. I robimy tak, żeby nasza szkoła świeciła przykładem, a dzieci były zawsze uśmiechnięte i zadowolone. Bardzo dziękuję. I rożki, mam dla was niespodziankę, takie rogi obfitości, żebyście zapamiętali ten dzień, że zawsze tak w szkole jest miło i sympatycznie, a te porażki, które będą, to pamiętajcie, że mają nas wzmocnić. Liczymy na same sukcesy, prawda? Już dajemy. Najpierw damy dziewczynkom
Ja wam poproszę o chwilę jeszcze cierpliwości. Może, żeby nie przedłużać, ja poproszę jeszcze panią Anię Sztandery, która budowała z wypieku szkolnego słodycze dorożków, obfitości i zapraszam o wręczenie tych roszków. Zapraszam. Proszę bardzo.